Cześć, witam Was serdecznie w filmie, którym tym razem nie będzie nagrywaną sesją. Będzie czymś, co można by nazwać poniekąd prezentacją systemu, ponieważ wraz z zaproszoną przeze mnie Salomej... Cześć, to ja, Salomej, i gram w RPGi. Tak, tak, kto śledzi poczynania tej pani doskonale wie, że bywa ona częstym Bywalcem, między innymi, również w naszych skromnych Carnival Team progach. E, mamy tą przyjemność, że zarówno jako Carnival Team, również Salomej, jesteśmy patronami nowo fundującego się, już nawet możemy powiedzieć, że próg wydania się e, e, został przebity RPG o tytule Bite Marks z polskim podtytułem Wataha. Moi drodzy, Czym jest Bite Marks Vataha? Dwa, trzy słowa wprowadzenia. Później Salomej opowie Wam o akcji wspieraczkowej, kiedy, kiedy się funduje. Być może będziecie oglądać ten materiał jeszcze, kiedy ta wspieraczka przez kilka dni będzie trwać. Może zobaczycie już go troszkę później. A później opowiemy Wam z lotu ptaka najważniejsze elementy mechaniki, tworzenia postaci, tworzenia e -e drużyny, czyli Vatahy. I na sam koniec będziemy konkludować naszymi jakimiś takimi spostrzeżeniami, takimi ogólnymi to jest materiał, który ma Was zaciekawić tym systemem, a nie omawiać go prawda cegiełka po cegiełce, zdanie po zdanie. Do tego to oczywiście Was nakłaniamy byście samodzielnie w zaciszu własnych domów, z nabytym już podręcznikiem uczynieni. Okej. Okay. Byte Marks to gra o wilkołakach. Czy nie mamy już jakichś gier o wilkołakach? Mamy, mamy całą masę, przede wszystkim kojarzącą się nam słusznie ze światem mroku. Ale Byte Marks to zupełnie inne spojrzenie na wilkołaki. To spojrzenie z punktu widzenia pewnie znanej Wam mechaniki PBTA, czyli Powered by the Apocalypse, mechaniki, o której również dwa, trzy zdania pozwolę sobie Wam powiedzieć, ale już teraz... Ee, Zaznaczę, że jest to mechanika, która wspiera fabułę rozwijającą się dzięki podjętym akcjom przez graczy. Tak więc tutaj, tak naprawdę, o ile w, w klasycznych grach RPG, mistrz gdy zazwyczaj buduje jakiś scenariusz, on może być mniej, bardziej liniowy, prawda? Ale tu w przypadku gier opartych na mechanice. PBTA jest wręcz taka prośba, żeby ten mistrz gry jak najmniej wtrącał się w fabułę, która naturalnie rozwija się, ewoluuje dzięki temu, co czynią gracze. A więc mamy grę poświęconą Wilkołakom, watasze Wilkołaków. Mamy grę, która skupia się na dynamice istniejących relacji pomiędzy tymi postaciami. A więc najważniejsze jest to że stanowimy jedność, wróg zewnętrzny nas, prawda, w jakiś sposób wzmacnia, scala, natomiast no, między nami istnieją tarcia, istnieją emocje, istnieje zazdrość, złość, czasami pozytywne, czasami negatywne i te więzi stanowią tutaj ten element, na który powinniśmy jak najwięcej zwracać uwagi. Więc z jednej strony właśnie narrator powinien delikatnie popychać graczy, żeby między sobą te postacie wchodziły w dynamiczne, bolesne relacje. Z drugiej strony jednak pojawienie się później jakiegoś wroga zewnętrznego może w atachę stawić. O systemie opowiem Wam z całą przyjemnością wraz z Salomej troszeczkę więcej za chwilę, ale pozwolę sobie oddać teraz właśnie głos, żebyśmy chociaż chwilę mogli posłuchać, jak rozwija się akcja, która na której platformie się pojawiła. Na platformie wspieram to. Na tej platformie, jeżeli oglądacie to jeszcze w czasie zbiórki, to tutaj właśnie możecie, możecie znaleźć wszelkie szczegóły. Pomyśleliśmy, że wrzucimy też o tym kilka słów, żeby nie było o samym podręczniku, ale też o tym, co można na tej zbiórce uzyskać, a więc co też prawdopodobnie będzie można kupić w późniejszym czasie. Um. Wataha miała się ufundować od osiągnięcia progu 8 tysięcy złotych. W tym momencie ten próg został osiągnięty w 21 godzin. <grych> Także wielkie Brawo. gratulacje po raz kolejny dla Imaginarium. W tym momencie, kiedy toczy się ta rozmowa, mamy już 12 tysięcy. Widzę, że Kruk podnosi rękę. Coś chciałeś dodać? No tak, bo wiesz, my się fascynujemy <grych> tym, że niejaka... Becky Anison popełniła ten podręcznik, ale tak. zapomnieliśmy powiedzieć najważniejszej rzeczy. Kto odpowiada za polskie wydanie tego? Jeżeli chodzi o imaginarium, będzie to przede wszystkim, z tego co pamiętam, sam szef, czyli Maciek, Maciek Szewczyk, szwagier tak zwany. Pozdrawiamy, machamy. Jeżeli chodzi o ekipę redakcyjną, korekcyjną, jest to Ania Czapnik, Magda Kalinowska i Magda Rolewska, a za skład odpowiedzialna była Paulina Targosz. A więc, lecąc po ksywach, mamy Doktor Blondie, Wiewkę, Mizu oraz Nojkę. Same zaprzyjaźnione twarze. Pozdrawiamy Was i dziękujemy za kawał dobrej roboty. Dokładnie. No i tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o samą zbiórkę, na zbiórce, która będzie trwać do 22 lipca 2024, więc jeśli oglądacie to przed tą datą, można jeszcze wspierać. Jeśli po niej, można posłuchać o tym, jak zbiórka wyglądała. Mamy do wyboru kupno podręcznika w wersji PDF lub w wersji fizycznej plus PDF. Także jak bierzecie podręcznik fizyczny, dostajecie PDF od razu. Podręcznik ma w tym momencie 215 stron. To jest format B5 i twarda okładka. Także kawał, kawał podręcznika, kawał, kawał fajnej roboty. No i różne progi. Umożliwiają nam zakupienie kilku egzemplarzy podręcznika, ale oprócz tego, przy przebijaniu kolejnych kwot, dostajemy, dostajemy różne dodatki. Co już się odblokowało, to gotowe do wydruku skóry, czyli gotowe playbooki. Odblokowało się również wydanie zbioru tabel losowych Pełnia. Mamy też odblokowany dopiero co scenariusz Krzyżów nocą. Dla wszystkich fanów Krzyżowa, który pojawiał się w bardzo wielu odsłonach na różne sposoby. Myślę, że to też jest bardzo, bardzo ciekawa pozycja. No i czekamy na następne. Następne pozycje będą, będą to głównie scenariusze z tego, co widzę. I kilka nowych designów od Nojki, czyli od Pauliny. Pozostaje nam trzymać kciuki, żeby się udało. Zbiórka jest. trwa jeszcze sporo czasu, więc mamy, mamy nadzieję. No. Najważniejsze, że już się fundowało. Teraz już tylko trzymamy kciuki, żeby kolejne progi szły. A warto tak dodać jeszcze tutaj na, na, na marginesie całej wspieraczki, że patroni, a jest nas naprawdę kilkanaście różnych kanałów, zorganizowaliśmy konkurs. Salomej, coś dodasz? Konkurs. No więc moi drodzy, jeżeli zajrzycie do patronów, czy też do samego imaginarium, przede wszystkim, imaginarium udostępniło takie kody promocyjne, które umożliwiają zastosowanie zniżki minus 10 zł na zakupienie dowolnego z podręczników, ale w ramach konkursu każdy z patronów otrzymał swoje własne unikatowe hasło. I każdy z patronów w dowolny sposób, na różne sposoby zresztą, jak już widziałam, może to hasło wydać e, zainteresowanym. Niekiedy hasło jest opublikowane zupełnie jawnie na fanpage'u, niekiedy jest częścią jakiegoś filmiku albo częścią jakiegoś wpisu, czasem trzeba coś odgadnąć, coś zrobić. Kto pierwszy zdobędzie wszystkie hasła lub jak najwięcej haseł do 20 czerwca, czyli jeszcze przez 10 dni. Od momentu tego nagrania w każdym razie. Ten otrzyma zniżkę 50 zł na zakup podręcznika. Aha. Także fajna nagroda, ale myślę, że wypowiadając się o tych akcjach, które widziałam u innych patronów, też całkiem fajne, fajne pomysły. Widziałam jakieś rebusy między innymi, jakieś zagadki, jakieś grafiki. Także zajrzyjcie, zajrzyjcie do pozostałych patronów i zobaczcie, co tam postanowili dla was przygotować. A my wiedząc o tym, że szukanie haseł czasami bywa trudne, czasami trzeba troszeczkę czasu na to poświęcić, powiemy Wam w wielkiej tajemnicy, że hasło związane z Carnival Team to ogarniacz Team. Ogarniacz, czyli jedna ze skór, czyli jeden jakby z archetypów, a więc jeżeli wpiszecie ogarniacz Team i zbierzecie pozostałe, to jesteście już o krok bliżej do zdobycia tejże nagrody. Czy coś jeszcze dodajemy salonej odbiórce? Myślę, że to wszystko. A jeżeli są jakieś pytania, to zawsze możecie pytać pod tym filmem, albo kontaktować się z imaginarium. Oni na pewnie na, na pewnie, oni na pewno chętnie odpowiedzą. Jasne. Dobrze, teraz przejdziemy już do e, omówienia kilku rzeczy związanych z systemem. Pierwsza, bardzo krótka kwestia. Te PBTA, tak? Podejrzewam, że jeżeli jesteście doświadczonymi graczami, to nie jest to dla Was absolutnie żadnym zaskoczeniem, ta, grafik ta, ta, ta mechanika. Natomiast gdyby ktoś mimo jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności nie spotkał się z tym, to mamy do czynienia z mechaniką wymyśloną w roku 2010, która nazwa wzięła się właśnie od pierwszego rpg w której jej autorzy ją zastosowali. Apocalypse World, stąd Powered by the Apocalypse, w skrócie będziemy już mówić PBTA. Mechanika, która opiera się na tym, że gracze dysponują pewnego rodzaju ruchami, czyli po prostu akcjami, które podejmują, i wówczas dokonują rzutu dwiema kośćmi, w większości klasycznych PBTA są to kości sześciościenne, w, w niektórych dziesięciościenne i w zależności od tego, jaki wypadnie wynik, czyli suma tych dwóch kości plus przypisany dany współczynnik, możemy mówić, że albo test się powiódł, albo jest częściowym sukcesem, albo jest porażką. Co bardzo istotne, tak naprawdę każdy z tych trzech elementów pcha nam fabułę do, do, do przodu, prawda? Bardzo często porażka może mimo wszystko pozwalać na osiągnięcie jakiegoś zamierzonego celu, okupione to oczywiście będzie jakimiś komplikacjami, jakimiś problemami. W tym przykładzie systemu ByteMarks mamy kości sześciościenne, tak? I tutaj, wedle mechaniki, sukces to jest, jeżeli na dwóch kościach plus przypisanym atrybucie uzyskamy wynik 10 plus. Lokowanie produktu, o którym zaraz Salomej wspomni, eee, wynik 7, 8, 9 to jest ten tak zwany sukces z komplikacją, czyli udaje nam się coś zrobić, ale w jakiś sposób musimy za to zapłacić. No i od 0 do 6 to niestety jest ta porażka która wiąże się z już negatywnymi konsekwencjami. Chciałaś coś o kościach nam dodać może od siebie? Tak naprawdę nie chciałam. Robiłam tutaj taką niemą prezentację, żeby nie było, że tylko siedzę i patrzę w przestrzeń. <noise> Ale myślę, że o kościach parę razy się też coś u mnie pojawi, ponieważ będę chciała zaproponować Chętnym osobom na pewno wzięcie udziału w jakichś drobnych konkursach czy innych tego rodzaju zabawach, w których będzie można zdobyć kości właśnie. Między innymi takie kaszustki, których używamy przy rozgrywce w systemie ByteMark z Wataha, więc... Lokowanie produktu niezamierzone z mojej strony, ale jak już Kruk wyciągnął z odpowiedzi, to tak a, właśnie. A te konkursy <laughs> możemy znaleźć na? Na fanpage'u Salome w RPG, tam się wszystkie informacje zawsze będą pojawiać. Czyli na Facebooku. Tak jest to. Okej. Okay. Dobrze. Czyli, jak widzicie, mechanika jest prosta. Mechanika pozwala nam pchać do przodu fabułę, a narrator, jak już powiedziałem, w przypadku tego systemu, gdybyśmy mieli posłużyć się może niezbyt bliską sercu wszystkich RPGowców, ale ponieważ zbliża się przed nami euro, a więc e, e, dygresją piłkarską, tutaj narrator jest sędzią bocznym. Tu on generalnie mówi, jak poszło tym graczom. Może oczywiście niektóre, jakieś tam, im kamienie pod nogi rzucać, ale to nie jest system, w którym piszemy scenariusz toczka w toczkę i zmuszamy graczy do pójścia właśnie zaplanowanymi przez nas scenami. Gdyby ktoś tak chciał grać, oczywiście, jeżeli sprawi mu to przyjemność, nie ma problemu, bo najważniejsza jest zawsze i tak rozrywka. Ale pamiętajmy, nie tak autorka tego systemu. Widziała prowadzenie tego. Eee, a swoją drogą zawsze możemy dodać, że na rynku polskim również istnieje kilka już opublikowanych gier, które na tej mechanice PBTA istnieją. Najbardziej absolutnie popularną jest oczywiście KULT, Boskość utracona. Złośliwcy mówią, że to nie jest PBTA prawdziwe. Eee, ale skoro przywoływaliśmy już dzisiaj nasze za zaprzyjaźnione, żeby nie powiedzieć ukochane, imaginarium, to również autorstwa Macieja Kszwagra e, e, mamy Omerte, która również jest oparta na PBTA. Więc to na pewno jest mechanika, która tej ekipie arpegujących jest bliska. Dobrze. Świat. Świat. Jesteśmy wilkołakami. Jakimi wilkołakami? Tak naprawdę będziemy o tym decydować jako gracze tworząc nasze postacie, tworząc naszą watachę. Bo proces kreacji polega na tym, że na początku wybieramy jeden z archetypów, tak, później tak zwane skóry, skórki, później y, tworzymy watachę, czyli razem siedząc, prawda, dokonujemy porównania, kto jest kim, wzajemnie dookreślamy nasze relacje, i później określamy, jak wygląda świat. E, Bitemarks. To nie jest podręcznik, który opisuje nam na 500 stronach głęboki lor tego świata. Skąd się wzięły wilkołaki, w jakich żyją plemionach, jak wyglądają ich święte miejsca, i tak dalej, i Tego tu nie uświadczycie. Na, e, autorka gry przedstawia nam kilka prostych wyborów, które my, tworząc naszą watachę, możemy po prostu wybrać. Stajesz się wilkołakiem przez ugryzienie? Okej, okay, chcecie? W ten sposób gramy. Jest to dziedziczne? Dobra, wybierzmy tą wersję. A może wybierzmy, że można być i tak wilkołakiem, i tak wilkołakiem. A może mamy jeszcze jakiś inny wymysł? Daje nam to absolutną wolną rękę w kreacji świata, nie tylko w znaczeniu kreacji, prawda, tego, co my jako gracze robimy, ale kreacji zasad uniwersum, w którym jesteśmy, tak? Czyli właśnie skąd się, skąd się coś wzięło. Chcemy grać w Byte Marksy w naszym dzisiejszym dniu? Nie ma problemu. Chcemy zagrać w średniowieczu? Fantastycznie. Może byśmy zagrali je gdzieś w jakimś systemie science fiction? Czemu nie? Salomej, co byś powiedziała na Byte w ramach e, Lovecrafta i kultów Ktulu? Lovecraft i kulty Ktulu. E, wszystko da się zrobić. <gry> Myślę, że mechanika PBTA musiałaby być tutaj zastosowana, ale jestem... Ciekawa, jak ogrywałyby się wilkołaki, które orientują się, że nie są jedynym nadnaturalnym zagrożeniem we wszechświecie. Właśnie. Brzmi jak plan. Rozumiem. Wiesz, Gdzie że ja jestem, jestem w stanie grać w każde, które poprowadzę? Ja myślałam, że ty mi poprowadzisz. <ślesz> <ślesz> Proszę Cię. Ja już, już to robię, całe stado, <ślesz> całą fatachy. Ojej, gdybyśmy znaleźli wystarczająco dużo pozytywnych komentarzy, nie mówię nie, że czegoś takiego nie dałoby się poprowadzić. Myślałam, że powiesz wystarczająco dużo czasu, ale o tym nie będziemy nie. wspominać. Czas jest zawsze naszym wrogiem. E, dobrze. Jakie są zasady, kiedy gramy takie podstawowe, takie może nie zasady dotyczące mechaniki, ale całego roleplay? Przede wszystkim powinniśmy zachowywać się jak wilki, tak? nie oglądać się za siebie, nie powstrzymywać się, pędzić, chwytać to, co, co jest tą naszą, prawda? Nie chcę powiedzieć, że zdobyczą, ale to to, co chcemy osiągnąć. Po drugie, to, że Wataha jest naszą rodziną, tak? Członkowie Watahy, jak w rodzinie. Mogą to być rewale, mogą być to przyjaciele, bo tu możemy nawet wyjść troszkę dalej, bo mogą być to kochankowie. Eee, natomiast to są najbliższe tobie osoby. I na relacjach między właśnie członkami Watachy, jak już dzisiaj wspominałem, oparty jest koncept tego świata. Ponadto Watacha niczym u Wilków ma swoją alfę. Jest przywódca. Przywódca, którego trzeba szanować, jeśli na to zasługuje. Przywódca, który może być postacią grywalną, ale jeśli nie ma, jeżeli żaden gracz nie wymyślił sobie właśnie, że on bierze Alfę, tak, jedną z tych archetypów, czyli skór, to wtedy Alfa jest N Pisem tworzonym przez narratora. Musi być, musi być. To jest bardzo dużo nastawione na walkę na dominację, podległość. W, w, E, e, wykonywanie rozkazów i choćby z tego powodu nie jest dziwne że podręcznik ten na sam początek przez kilka kilkanaście stron tłumaczy nam zasady gry te tak zwane BHS -y, tak żeby nikt nikogo nie krzywdził x -y, no wiecie triggery wszystko to co może kogoś e, 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 zepsuć mu zabawę żeby nie powiedzieć że wprowadzić bardzo negatywny humor i tutaj to jest rzeczywiście istotne, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli alfa może coś na komuś rozkazać, tak, zdominować, no to dalej to jest gra, więc no miejmy te swoje granice, żeby te, te wykonywane rozkazy nie były zbyt daleko idące i przed tym między innymi autorzy gry ostrzegają. Coś ja tutaj co? tylko dodam, że właśnie. tak, że najważniejsze... Zdaniem autorki, i myślę, że moim i pewnie twoim też jest to, że jeżeli siadamy do gry, to siadamy po to, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili. Tak. W związku z czym to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby ustalić sobie czego, czego po prostu w ogóle nie chcemy widzieć w grze, bo najzwyczajniej w świecie sprawi to u nas dyskomfort. I tak jak Kruk już powiedział, szczególnie w takiej rozgrywce, która zakłada trudne relacje, um, duże emocje, krwawe przygody, ale właśnie też jednym z podstawowych ruchów, o których jeszcze będziemy mówić, są takie ruchy jak dominacja, nieposłuszeństwo, czy też rzucanie wyzwań i tym podobne. Bardzo dobrze jest sobie wcześniej określić granice. Na ile sobie pozwalamy, a co po prostu sprawi, że przestaniemy się dobrze bawić. Tak, więc grajmy... mogłoby dodać, że jest to mhm. tyle specyficzne i, I pod tym względem pamiętajmy, no to, to jest raczej dla dojrzałego gracza. Ja nie mówię, że on musi być koniecznie 18, tak, ale dojrzały w znaczeniu te emocje, którymi będziemy tutaj operować, no powinny być mimo wszystko najlepiej u osoby pełnoletniej. Dlaczego? Bo między innymi wśród tych ruchów, czyli tych akcji, które może podjąć każda postać, mamy też sex moves, czyli związane z wejściem w no po prostu relacje. Fizyczne, prawda? I tutaj też autorka zapala nam taką lampkę ostrzegawczą, prawda? To ma być element tworzący fabułę, a nie coś, co ma powodować jakieś zgorszenie czy złe poczucie u graczy. I teraz jakby. Za pierwszym razem zawsze kiedy się o tym czyta albo się o tym słucha, to pojawiają się czasem takie śmieszki w tle i takie komentarze na zasadzie "Wow, ruchy związane z seksem, ciekawe co to będzie". Otóż rozczaruję was. To ruchy jest związane z dokładnie. Ruchy związane z seksem dotyczą emocji, które pojawiają się między tymi dwoma osobami, które angażują się w daną aktywność i tego jak te emocje wpłyną dalej na ich relacje. Wewnątrz watachy, czy też z innymi członkami watachy, czy też między sobą. Więc typowo, w zależności od tego, którą skórę wybieramy, te ruchy związane z seksualnością po prostu wpływają na emocje i relacje. I konsekwencje Tyle. tego, co się wydarzyło po prostu między właśnie członkami tak watachy. Bo pamiętajmy, wprawdzie watacha jest jednością, ale ze względu na jej dynamikę, w tej grze ten element PVP, grać przeciwko graczowi, on występuje. Tak, więc jeżeli ktoś z góry nie chce grać w tego typu rodzaju relacji, no to może nie jest to targetowany dla niego system. No i pamiętajmy, że właśnie bardzo istotne jest to, jak tutaj autorzy piszą, autorka, graj wrażliwością, tak, a więc e, nie gramy twardzielem, mimo że jesteśmy twardzielem, bo ten nasz wilkołak jest w stanie zwykłych przeciwników bardzo szybko pokonać, ale mamy pokazywać to, co nas boli, Mamy dzielić się emocjami, uczuciami, e, cytując, swoim miękkim podbrzuszem, tak? To nie są tylko grupa twardzieli, którzy tylko idą, zabijają prawda, przeciwników, bo ten system nie byłby po prostu adresowany do takiego grania. Ok. E, co dalej możemy powiedzieć? A więc atrybuty. Tu mój, mechanicznie ja tylko kilka rzeczy Wam wspomnę, żeby, żeby nie męczyć. Ciekawe rozwiązanie jest, no bo skoro mamy te nasze akcje, czyli te ruchy, one się odwołują do jakiegoś współczynnika. I w tej grze występują cztery, tylko i wyłącznie cztery takie współczynniki, które mogą osiągnąć maksymalną wartość 3. Tą wartość dodaje się do tych dwóch kości sześciennych, kiedy testujemy, to są po pierwsze zęby, czyli walka, dominacja, wszelkiego rodzaju konflikty fizyczne. Po drugie, dzikość, czyli harmonia z naszym wewnętrznym wilkiem, bo jesteśmy poniekąd bestią, tak? Każdy z nas ma wewnątrz swojego wilka i może dojść do tego właśnie w wyniku konsekwencji pewnych ruchów, że tracimy nad sobą kontrolę. Ba, nawet, że narrator może przejąć działanie nad naszą postacią, tak? Więc tu jest dzikość, jak harmonijnie ja z tą swoją wewnętrzną bestią koegzystuję. Trzeci atrybut to serce, które odnosi się do wszelkiego rodzaju relacji, aspektów emocjonalnych, empatycznych, perswazji, nie tylko w, oczywiście w relacjach z ludźmi, ale też z członkami Watachy. No i ostatni, ten przekorny atrybut, bardzo istotny, to charakter. Charakter testujemy, kiedy podważamy rozkazy, kiedy działamy na szkodę Watachy, kiedy działamy na przekór naszej wilczej naturze. Te konflikty, jak widzimy tutaj, na kilku różnych płaszczyznach mogą się e e pojawiać. No i powiedzmy sobie jeszcze z takich krótkich e rzeczy, że mamy pewne akcje, które możemy wykonywać wspólnie jako wataha, czyli co najmniej dwie, dwie, dwie postacie, to są tak zwane e ruchy Watachy. Żeby je wykonywać, musimy gromadzić tak zwane. Punkty w atachy. Je się bardzo powolutku dostaje w wyniku różnych właśnie podejmowanych akcji. Więc tak naprawdę narrator no nie powinien na początku bombardować nas jakimś trudnym przeciwnikiem w walce. Raczej pozwolić, by grupa, drużyna zbierała te punkty w atachy w wyniku swoich relacji, a później dopiero mogła je ewentualnie wykorzystać w jakimś konflikcie z przeciwnikiem. No i mamy to, co jest szalenie istotne, czyli więzi więzi, emocjonalne powiązania między postaciami graczy. Już tworząc postacie, zaznaczamy z każdym z nas, jakie mniej więcej więzi są. To jest znowu taki dodatkowy atrybut, który mamy od 1 do 3, i on będzie cały czas się modyfikował, bo zobaczcie, kiedy ja na przykład, moja postać z postacią Salomej wchodzi w jakąś relację, ja na przykład, właśnie chcę użyć akcji dominacja, żeby na nią wpłynąć, i na przykład mam więź plus 2, to mogę zużyć te plus dwa, tak, czyli zakłócić tą naszą relację między naszymi postaciami, by jeszcze mocniej na niej wymusić określone działania. Mhm. Natomiast tak później właśnie możesz zrobić, właśnie... ale nie próbuj, bo znasz konsekwencje. E, natomiast e, jeżeli w różne inne relacje będziemy wchodzić, ta więź nam będzie się budować, czyli to jest znowu taki bardzo istotny element. No i patrząc po karcie postaci, mamy jeszcze coś takiego jak ścieżka wilka i ścieżka człowieka. To są takie dwa jakby można powiedzieć suwaki, tak? takie atrybuty, które składają się z trzech pól. E, Rozwijamy je w zależności od tego, w jakiej jesteśmy formie. Czyli, jeżeli zrobię pewien element uruchamiający rozwinięcie ścieżki Wilka, to znaczy, że zrobiłem to będąc Wilkiem. No chyba oczywiste. Kiedy robię to w formie ludzkiej, rozwijam w postać ludzką. Kiedy rozwinę obydwie ścieżki na te maksymalne trzy punkty, mogę zrobić rozwinięcie postaci, pozwalająca na wzmocnienie jakiegoś atrybutu lub wykupienie nowego ruchu, czyli tak zwanej e, 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 właśnie akcji. E, no i tutaj autorka gry e, e, wskazuje nam, że każdą postać możemy maksymalnie 5 razy rozwinąć. To jest ten limit, kiedy postać już jest na tyle silna, że powinniśmy rezygnować z niej grania i stworzyć nową. Jak to wyjdzie w praniu? Jak długo czasu byśmy potrzebowali? Ile sesji powinniśmy rozegrać? To pytania niestety, na które nie potrafię Wam odpowiedzieć. Intuicja mi podpowiada, że z dobrymi graczami, jakaś kampania, która składałaby się powiedzmy z 10 sesji, no, na pewno kilka rozwinieć pozwoliłaby mieć, prawda? Salome, jak Ty sądzisz o takiej mechanice rozwoju postaci? Wiesz co, to chyba zależy od tego też, czego oczekujemy. Jak szybko chcielibyśmy postaci rozwijać i jak szybko chcielibyśmy je odesłać na emeryturę. <grym> Myślę, że każdy, każdy wybiera sobie taki styl grania, jaki lubi. 10 sesji. No, trzeba by mieć mistrza gry z całkiem, całkiem interesującym planem. Albo graczy, którzy sami bardzo... Entuzjastycznie ładują się w kłopoty. <laughs> tak myślę, żeby pociągnąć 10 sesji w jednym klimacie, bo dla mnie jest trochę tak, że cały ten system tak bardzo kusi, żeby grać w różnych settingach, jakby w zupełnie różnych odsłonach. Że nie wiem, czy nie wolałabym zagrać kilku krótszych sesji, tylko po to, żeby poeksplorować, jak to jest być wilkołakiem, jakby na zupełnie różne sposoby, kiedy Watacha mm. wygląda inaczej. Jesteśmy w innych czasach, mamy zupełnie inne założenia, bo tych założeń i ustaleń, które do, których dokonujemy wszyscy wspólnie, jest bardzo dużo. Więc to by było na przykład dla mnie preferowane, żeby właśnie zobaczyć, jak ta gra działa w różnych Czyli Nie różnych rozwinąć smodach. postaci na maksa, tylko. W... No. Posmakować mm -hmm. tak. ją w różnych odcieniach. Chyba tak. Też tak, chyba mm. bym wolał. E, no dobra. Kończąc ten wątek, pozwolę sobie tylko dodać, no kiedy, kiedy rozwijamy tą ścieżkę człowieka czy wilka, co trzeba zrobić? Po pierwsze, grać zgodnie z tak zwanym swoim rytmem serca. Kiedy tworzymy postać, zaraz o tym powiem, o, e, wybieramy sobie właśnie kilka takich przymiotów, tak. Jeżeli, krótko mówiąc, gram w zgodzie z założoną właśnie taką koncepcją postaci, mogę rozwinąć, mogę rozwinąć e, e, którąś z tych e, ścieżek. Jeżeli dzielę się tak zwaną kulturą watachy, bo tworząc postać, tworząc watachy, wybieramy pewne nasze zachowania, a więc dobrze odgrywacie je, to pozwala nam znowu rozwinąć. Później, jeżeli zyskujesz tak zwaną czwartą więź z tą samą postacią gracza, tak, tak bardzo dobrze jest rozwinięta. Więź się e ezeruje, ale my rozwijamy znowu tą ścieżkę wilka lub człowieka, kiedy dzielę się z kimś serdecznym, koleżeństwem, czy w wyniku jakiegoś konkretnego ruchu skóry. A więc, jak widzicie, jest tutaj bardzo silne odwołanie, tak naprawdę, do stylu naszego grania. Tak? Tu nie chodzi o to, że muszę zabić potwora, który daje mi 20 pd tylko konkretnie rozwój postaci jest związany. Z tym, jak odgrywam wiernie ją. Okej. Okay. Czy coś jeszcze powinniśmy dodać z takich ogólnych rzeczy? Chyba Spodno, nie, prawda? No, no, tak. Nie będziemy I... przecież całego podręcznika przedstawiać. E... Nie, chyba nie. Generalnie podręcznik wspomina, jeszcze tak dorzucając, że przygotowując się do rozgrywki, najpierw tworzymy postać, potem watachę. Potem relacje, a na koniec nasz świat. Więc chyba dzisiaj nie będziemy poruszać wszystkich punktów jakoś super szczegółowo. Nie ma ale sensu. taka jest kolejność, i tak e, tak się przygotowuje do tej gry. A więc wszyscy razem tworzymy wszystko. Nadajemy tak naprawdę kierunek naszej historii. To, co mówiliśmy, kiedy tworzymy Watachę właśnie, ta kultura, to jest na przykład słuchajcie, żebyśmy wybrali sobie zwroty, jakieś taki taki slang, którymi się posługujemy, tak? kiedy określamy tą kulturę, jak się zachowujemy przy posiłku, jak wykonujemy posłuszeństwa względem alfy, nie wiem, czy, czy mamy jakieś sposoby naszego zachowania, jak się ubieramy, jak się przemieszczamy. Jest bardzo, bardzo wiele rzeczy, które możemy tutaj sami sobie dobrać, żeby właśnie pokazać tą naszą kulturę, watachy, i z drugiej strony mamy jeszcze tak zwane tradycje. Czyli najważniejsze zasady, tak, które należy przestrzegać. Na przykład tylko Alfa może przemieniać na nowe wilkołaki, gdybyśmy przyjęli, że w ten sposób wilkołaki powstają. Na przykład nigdy nie zabijaj innych wilkołaków. Na przykład nigdy nie poluj na ludzi. Te tradycje są szalenie istotne, ponieważ rolą narratora jest tak postawić graczy przeciwko sobie, tak dorzucić im pikanterii w fabule, żeby były ciężkie wybory, prawda? Na przykład mamy tradycję nie zabijaj ludzi, mamy tradycję nie można się dowiedzieć o wilkołakach, i nagle, na przykład, mamy taką sytuację, że postać jest śmiertelnie ranna i tylko lekarz człowiek może ją uratować. Tak? I miejmy te ciężkie dylematy. Uratujemy, super, no ale potem tego człowieka trzeba zabić, ale przecież on uratował, to może go zostawić. Te ciężkie wybory. A może go przemienić, ale tylko alfa może przemieniać. No widzisz, i jest, 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 jest to. To samo jest właśnie przy tworzeniu postaci, to jest bardzo ciekawe, kiedy wybieramy sobie jakiś archetyp, czyli tą tak zwaną skórę, to powiem Wam jako ciekawostkę, z założenia nie powinno być dwóch takich samych archetypów w jednej watasza. Tak? Nie ma dwóch alf, nie ma dwóch szczeniaków. Nie ma dwóch ogarniaczy, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy tworzymy taką postać, kiedy bierzemy taką skórę, to wówczas zadajemy pytanie, jak ona jest powiązana z innymi postaciami Watasze. Więc tutaj konieczne jest zrobienie sesji zero, na której dokładnie opiszemy relacje występujące w Watasze. No, i tak samo w tworzeniu świata to, co mówiliśmy, jakie jest nasze terytorium, jaka jest społeczność, bardzo ważne jest, żeby narrator dołożył jeszcze jedną, dwie postacie, tak zwanych np również Wilkołaków z naszej batachy, o innych archetypach, innych tych skórach, i żeby one były doskonale opisane. To nie są postacie tła, to nie są pomagierzy, którzy za nas będą coś robić. To są nasi np których właśnie możemy wykorzystać żeby te emocje jeszcze bardziej dokręcić, żeby dysponowali jakąś wiedzą, że na przykład ktoś coś zrobił, co jest sprzeczne z tradycją. No i również na koniec jeszcze możemy dodać, że wybiera się tak zwane zagrożenia, czyli no też musi być jakiś zewnętrzny element, z którym nasza wataha może się zmierzyć. Czy to będzie jakiś potwór, czy to będą jakieś inne wilkołaki, czy to będą jacyś łowcy, czy to będą ludzie. No, A czy, to to jest... mity czy to będą mitykty? Czy to będą Nie ma tutaj lokowania produktu żadnego. No. Jest wielki przedwieczny i, I watacha chcę, żeby, jakby to powiedzieć, nie nadszedł jeszcze właściwy czas. Przecież jedynym wielkim, prawdziwym jest ojciec Wilk. I... To nie ten Matka Luna, to nie wiem, to jakby. To, to... Spoilujesz, że, że mamy już nagrany materiał do wilkołaka Forsaken, który jeszcze nie został publikowany, ale dzisiaj jest za dużo lokowania produktów. Zdecydowanie za dużo. Ale chciałam jeszcze dorzucić, że um, autorka Podręcznika sugeruje nam, że jeżeli chcemy się bardziej poczuć jak wataha, my, jako gracze, zanim wejdziemy w swoje postaci, możemy też dla swojej grupy graczy przygotować jakieś takie drobiazgi, jakieś takie drobne zachowania czy, czy małe zwyczaje, które sprawią, że tak się bardziej zżyjemy w tej grupie. Ja wiem, że teraz mamy czasy takie, że dużo ludzi gra online, generalnie na nic nie ma czasu. Ale autorka sugeruje, że jeśli siedzimy przy jednym stole, to może na przykład y, razem spożywamy posiłek przed sesją albo wznosimy jakiś toast, zanim zaczniemy grać. To jesteśmy w stanie zrobić nawet online. A może, y, nie wiem, ubieramy się w podobny kolor, albo zakładamy jakąś drobną ozdobę, która ma sugerować naszą przynależność do watachy. To są wszystko drobiazgi. Ja akurat bardzo lubię takie drobiazgi, <laughs> właśnie związane z ubiorem, zachowaniem, czy, czy jakimś tego rodzaju wczuciem się w postać. Polecam sprawdzić, czy to Wam leży. Tak, jednym z przykładów było, żeby wszyscy razem wyli, co mogę powiedzieć rzeczywiście, jak prowadziłem swego czasu LARPy Wilkołacze, to wszyscy razem stawaliśmy, wiesz, kilkanaście, kilkadziesiąt postaci dookoła serca KR, no i razem wyliśmy. Centrum łodzi. Nieważne. Ee... Co ja Ci mogę powiedzieć? No jeżeli będę siedzieć przed komputerem i grać z kilkoma innymi osobami w zielkołakach i zacznę wyć do ekranu, myślę, że sąsiedzi mogą zadzwonić po policję, ale generalnie jest to świetny pomysł. Ja podejrzewam, że na jakichś konwentach, może na Pyrkonie, a może na Imagikonie, albo na jeszcze jakimś innym, powinniśmy się zebrać wokół ogniska i, I wspólnie zawyć, tak jako jedna watacha. Absolutnie. Tak. Odjeżdżamy od tematu, ale uważam, że to jest super pomysł. To jest bardzo cenna bardzo cenna, cenne spostrzeżenie. Wiesz, z czym ono się wiąże? Bo jak ja czytałem ten podręcznik, to dochodzę do wniosku, mimo że nie znalazłem eksplicita, żeby to było wyrażone, że ten system odwołuje się do gry psychodramy. A, widzisz, no. Po pierwsze, relacje między graczami. Żeby właśnie były zżyte, tak? Czyli to nie jest to, że mhm. ja tworzę postać, tylko to są te kilka atrybutów, tylko wyraźnie narratorka, właśnie mhm. tymi przykładami, które przed chwilą przywoływałaś, daje nam wyznacznik, jak gracze powinni, gracze się ze sobą w miarę zjednoczyć, a później mhm. zobacz, no gramy na emocjach, tak? To jest tak. to, co mówiłem wcześniej, że dojrzały gracz do tego się powinien na, na, na być przygotowany, tak? Jestem targetem. Mhm. Gracza, który powinien w to zagrać. Więc uh -huh. ja mam takie wrażenie, że z tego naprawdę fajna psychodrama mogłaby wyjść. Dobrze rozegrana? Larpik z tego zrobić? Dobra, nieważne, koniec dygresji. <laughs> to w innych filmach albo przy kolejnej dyskusji yy, po jakimś konwencie na afterze. To Dobrze. Teraz to chcieliśmy to. wam przedstawić jeszcze dwie takie rzeczy związane z podręcznikiem i z tym, co on nam proponuje, żeby zachęcić was do grania w ByteMarksy. Po pierwsze, te podstawowe ruchy, tak? Te podstawowe akcje, które każdy z nas może wykonać. My nie będziemy Wam ich dokładnie czytać, co jest, kiedy jest pełny sukces, połowiczny, kiedy jest porażka, ale tylko wskażemy, jakie to są te ruchy, Czyli to może każdy gracz niezależnie od swojej postaci wykonać, a później tak samo dynamicznie omówimy wam skóry, czyli mówiąc innym, tym meta językiem RPGowym po prostu archetyp. Salome, i zaczniesz z podstawowymi, e, może ruchami? Tak jest, y, zacznę i zaczniemy od razu na grubo, bo <laughs> o tym już wspominaliśmy. Pierwsze ruchy o których będziemy mówić to dominacja, nieposłuszeństwo i to w jaki sposób one są zaplecione, bo te dwa ruchy są dosyć istotne w ogóle w tym systemie. Dużo zależy od tego, jaką rolę odgrywamy w watasze, czyli jaką, jaką przybieramy skórę, dużo zależy od tego, wobec kogo chcemy wykorzystać ten ruch i tak dalej. Więc to jest taka część, którą polecam, jeżeli będziecie przygotowywać swoje postaci i przygotowywać się do rozgrywki, żeby rzucić na nią okiem dokładniej. Ruch dominacji wykonujemy wtedy, kiedy chcemy rozkazać komuś, żeby wykonał coś takiego, co do czego jest niechętny. Oczywiście nie mówimy tutaj o mm, jakiegoś rodzaju ekstremalnych rozkazach. I oczywiście, jeżeli coś zostało omówione na sesji zero, jako nie ruszamy tego tematu, nie wchodzimy w to konkretne bagno, no to w takie bagno nikogo też nie wpychamy, tak? Więc dominacja dotyczy. Mm, Dotyczy takich sytuacji, kiedy chcemy po prostu kogoś skłonić, zmusić do tego, żeby zrobił coś inaczej niż, niż właściwie chciał to zrobić. Wykonuje się to oczywiście przy pomocy rzutu. I co jeszcze, co jeszcze? To jest bardzo ciekawe, że nie możemy spróbować dominacji wobec postaci alfy. Czyli jeżeli mamy alfę w naszej drużynie, będą inne ruchy, którymi możemy wpływać na taką postać, ale dominacja. To nie raczej jest nie. ruch, którym alfa się posługuje. Tak, zdecydowanie. Niemownych pakmejtów. Dokładnie. I dominacja jest związana z atrybutem zęby. A więc dzięki temu możemy spróbować przejąć kontrolę nad sytuacją, zmusić kogoś do wykonania czegoś. Może to mieć swoje konsekwencje, może to mieć jakiś koszt, może też nam się nie udać i sprawić, że sytuacja zupełnie wymknie się nam spod kontroli i zostaniemy w jakiś sposób, w cudzysłowie, ukarani. Przez te właśnie wspomniane konsekwencje. Myślę, że to wystarczy na początek. A jeśli chodzi o nieposłuszeństwo. Przeciwieństwem dominacji jest nieposłuszeństwo. Czyli no właśnie, kiedy ktoś nam rozkazuje, w szczególności Alfa, tak? E, kiedy nie chce zrobić to, co jest zgodne z tradycją w atachy, Wówczas mogę posłużyć się tym ruchem. A więc jest to mój pewnego rodzaju sprzeciw, e, i on operuje z kolei na atrybucie e, e, związanym z naszym charakterem. Charakter. Tu oczywiście podręcznik wskazuje dokładne zastosowania, jak dominacja kontra nieposłuszeństwo działa. Ale nie będziemy już w tą mechanikę wchodzić, wydaje mi się, że szkoda czasu. Chcemy wam tylko zarysować możliwość jak się w to gra, a nie yy, 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 dokładnie wszystkie te <coughs> elementy dokładnie omawiać. Tak, generalnie trzeba uważać kiedy chcemy wykonać ten ruch dominacji, kiedy nieposłuszeństwa, kto powinien być pierwszy, przeciwko komu, e, to też zależy od tego czy to gracz staje przeciwko postaci, czy e, przeciwko Alfie i tak dalej i tak dalej, więc Generalnie ważne jest, żeby pamiętać, nie bawimy się w jakieś takie nieskończone rzuty. To ja rzucam, udało mi się, to ja rzucam, mi też się udało, to znowu ja rzucam. Nie, jakby nie zapętlamy się, tylko wykonujemy zawsze jeden rzut w stosunku do danej postaci albo do tradycji i, i tyle, koniec. I rozwiązujemy scenę zgodnie z wynikiem tych rzutów, więc to jest chyba najważniejszy punkt z um, kwestii, jak dominacja i nieposłuszeństwo się ze sobą zazębiają. No i mamy tego Alfę, który próbuje nas dominować. My jesteśmy wobec niego nieposłuszni, ale kiedy chcielibyśmy zająć jego miejsce, to co mogę wtedy zrobić? Rzucić wyzwanie. Kolejny ruch. Rzuć wyzwanie. Salomej? Ja mówisz, że to ja. Dobrze. No, no mogę ja, jak wolisz. To dawaj. Czyli kiedy staramy się zdominować Alfę czy jakiegoś innego członka Watahy, żeby ten złamał rozkaz Alfę, tak, żeby przejąć kontrolę nad watachą, no to mamy właśnie rzuć wyzwanie i ten ruch oparty, jak bardzo łatwo możemy sobie wyobrazić, jest oparty na y, 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 statystyce charakteru. E, no, jak mówię, nie będziemy w tej chwili tu omawiać wszystkich, wszystkich y, z nim związanych perypetii, Natomiast, no, kiedy wiemy, że czasami nie wyjdzie już nam to wszystko tak ładnie, tylko z mowy zgrożenia sobie, dochodzi wtedy do aktów przemocy, a więc kolejny ruch, czyli bierz go. Bardzo fajnie są poznawane i ruchy, i skóry jestem fanką. A, a więc bierz go. Ruch, który wynika z atrybutu zęby, nie trudno jest się domyślić, dotyczy głównie przemocy. A przemocy w tym systemie trochę jest, ponieważ jako Wilkołaki szarpiemy się między sobą nawzajem, szarpiemy się ze światem, nie tylko emocjonalnie, ale także fizycznie. Więc kiedy chcemy atakować, bronić się, coś uszkodzić, kogoś ogłuszyć albo nawet zabić, wtedy właśnie wykonujemy ten ruch. Dzięki niemu, jeżeli mamy dobry wynik, wybieramy jakieś opcje, które pomogą nam właśnie w tej walce. Jeżeli nam się nie udaje, no to znów konsekwencje. Zawsze, zawsze konsekwencje. A kiedy już ogarnie nas ta przemoc i kiedy już y, nie jesteśmy w stanie się powstrzymać, co się może wydarzyć? Czasem, kiedy walka jest zbyt krwawa lub nie idzie do końca po naszej ludzkiej myśli, wtedy przekaż kontrolę wilkowi. To kolejny ruch, tym razem oparty na atrybucie dzikości. On, właśnie jak sama nazwa wskazuje, pozwala przekazać stery tej swojej wewnętrznej. Bestii. No i znowu udany rzut pozwala nam dzięki temu albo zwiększyć swoje obrażenia, e, e, zmniejszyć e, dostawane, zwiększyć pancerz, zwiększyć te pule watachy. atachy. No jest to kolejny ruch, który tak naprawdę zwiąże się nam z walką, ale bardzo fajnie, bo on się odnosi do tej naszej właśnie tej bestii, tej wewnętrznej natury i pod tym względem jego perypetie fabularne mogą być bardzo interesujące. No ale czasami te nasze zmysły wilcze przydają nam się nie tylko, kiedy chcemy komuś rozszarpać gardło. Wtedy co możemy wykorzystać? Możemy spróbować okiełznać naszego wewnętrznego wilka, a więc ruch okiełznaj wilka, związany z atrybutem serce. I tak jak powiedział Kruk, wtedy kiedy nie oddajemy się w pełni temu wilczemu szaleństwu, tylko pozostajemy w naszej postaci, wilczej też można, ale chodzi przede wszystkim o poczucie kontroli, że to nadal my kontrolujemy siebie, a nie nasz wilk. Ale chcemy wykorzystać wilcze zmysły, wilcze instynkty, chcemy kogoś wytropić, chcemy coś wywęszyć, chcemy coś odnaleźć, wtedy właśnie wykonujemy ten ruch. Używamy atrybutu serce i jeżeli posiadamy jakieś sukcesy w rzucie, możemy zadawać naszemu mistrzowi lub mistrzyni gry pytania. A jeżeli, znaczy ja, ja dodaję to za każdym razem, ale chyba już wiecie co się dzieje, jak, jak nie ma sukcesu, nie? Wiecie, nie muszę tego mówić. I co nam jeszcze zostało? Mogę mówiliśmy już instynktowi. Otóż to, właśnie chciałam powiedzieć, że mówiliśmy o wykorzystaniu wilczych zmysłów i instynktów, a przecież tym instynktom również możemy całkowicie zawierzyć. Tak, to jest to ruch, który pozwala nam wykorzystać swoje nadludzkie możliwości e, lub kiedy działamy pod jakimś wpływem zagrożenia, Nieco enigmatycznie opisany. Sądzę, że dopiero kiedy troszeczkę więcej pogramy, to zobaczymy, jak go można wykorzystywać, bo mechanicznie, tak naprawdę, kiedy udaje nam się ten rzut, możemy trochę. Filmowo trochę tak dodać rozmachu naszej akcji, prawda? Żeby właśnie wykonać pewne rzeczy, które z całą pewnością przekraczałyby ludzkie możliwości. Mam wrażenie, że te dwa ruchy się mocno wiążą ze sobą może się mylę, ale jak tak patrzę, to mam wrażenie, że okieł z jest bardziej kwestią wykorzystania zmysłów i takiego ostrożnego tropienia podczas gdy Zaufaj Instynktowi jest bardziej właśnie filmowym wykorzystaniem tych potencjalnych różnych wilczych atrybutów. Aż się rozpikselowałam z wrażenia. To jest też o tyle dobre, bo do każdego z tych ruchów przypisany jest inny atrybut, więc krótko mówiąc nie jest tak, że tylko postać, która ma wysoką dzikość będzie sukcesywnie w walce, prawda? Nie, tu właśnie mając serce też mogę użyć innego ruchu, będzie to fabularnie oczywiście zupełnie inaczej oddziaływać, ale, ale uda się nam osiągnąć jakiś związany z tym cel. Chciałabym się zwierzyć, że bardzo chętnie zagram w Bite Marks Vatacha i bardzo chętnie sprawdzę, jak te ruchy działają w praktyce. A zwierz się nie ma nic wspólnego ze zwierzętami, choć dużo mówimy o zwierzęcej naturze, ma za to sporo wspólnego z dzieleniem się swoimi uczuciami i emocjami, tymi wilkołaczymi, tymi, o których Kruk już mówił, że są takie bardziej widoczne, rozdmuchane, trochę bardziej dramatyczne, e, więc możemy wykorzystać ten ruch kiedy chcemy szczerze wyrazić jakieś emocje w stosunku do któregoś z członków watahy, możemy mówić o naszych emocjach do niego, albo w ogóle o naszych emocjach, że coś nas porusza, coś nas złości, że e, z jakiegoś powodu czegoś się boimy, coś nas przeraża. E, kiedy to robimy? Daje nam to plusy, punkty do puliwatachy i e, do tej więzi z danym e, przepraszam, tej osobie, której się zwierzamy, dodaje plus do jego więzi z nami, bo to my się zwierzamy, my się odsłaniamy, my pokazujemy właśnie to miękkie podbrzusze, Pokażmy. wracamy nasze cztery łapki do góry i jesteśmy bezbronnymi wilkami. Gdyby Ponieważ jednak w jakiś twardy wilk nie chciał tego zrobić, nie chciał pokazać tych łapek, to mamy kolejny ruch, którym jest sprowokuj zwierzenia. Tym razem oparty na atrybucie serca, no właśnie, możemy się nim posłużyć, żeby sprowokować członka naszej watachy na odsłonięcie swoich prawdziwych odczuć, tego co go boli, czemu to jest, czym to jest motywowane, to również wpływa, jak widzimy ten ruch przede wszystkim na fabularne konsekwencje a nie, nie tak bardzo już mechaniczne. Jeżeli chodzi o ruchy, te podstawowe to są wszystkie. Teraz przedstawimy Wam skóry. Skór mamy siedem. Siedem? Tak, siedem. I każda z nich stanowi tak naprawdę... Ja myślę, że powiedziałabym, że najważniejszą część naszej postaci. Bo tak naprawdę wybór skóry decyduje o bardzo wielu aspektach całej naszej rozgrywki. Każda ze skór przede wszystkim zawiera tą już wspominaną ścieżkę Wilka i ścieżkę człowieka, te, które będziemy później rozwijać. Posiada jakiś opis taki bardziej fabularyzowany, który pozwala nam lepiej zrozumieć, czego ta skóra dotyczy, jak ona działa. Następnie staramy się przedyskutować i, 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 czekaj, ja się zacięłam, to możesz, to możesz znaczy do wycięcia. Następnie, wypełniając tę swoją skórę, którą dostaliśmy, wybieramy swoje imię, wybieramy trzy rytmy serca, czyli te takie charakterystyczne cechy, zgodnie z którymi będziemy starali się grać. Wymyślamy sobie wygląd, osobowość, podejście, nasze stosunki z innymi osobami w watasze itd., itd. I co? Atrybuty. Atrybuty są już w większości wypełnione. Tak naprawdę wypełniamy jeden punkt i na koniec swoje takie charakterystyczne ruchy. I to jest wszystko. Więc w ten sposób budujemy postać. Najpierw wspólnie wszyscy decydujemy, kto bierze którą skórę, bo jak już było powiedziane, nie mogą się one powtórzyć. I jak wiadomo, najsilniejszym i najważniejszym wilkiem czy też wilczycą w każdym stadzie jest alfa. Alfa może być ogrywana przez jednego z graczy, może też być NPC-em, ale musi Także być może w każdej watasze. Tak, ale musi być w każdej wataszy, więc zarówno sytuacja, kiedy jeden z graczy jest y, alfą i kiedy y, lub kiedy jeden z NPC-ów jest alfą, myślę, że jest bardzo ciekawa, może prowadzić do zupełnie innych decyzji i do zupełnie innych innych rozgrywek. Mm. Alfa przede wszystkim jest osią watachy. Każdy powinien słuchać alfy. <laughs> tak, jasne, jasne. <laughs> Każdy powinien. <laughs> Każdy powinien wykonywać rozkazy alfy. No ale pytanie, czy jako alfa chcesz być groźnym, ym, poważanym wilkołakiem o ciężkiej łapie, czy raczej kimś, kto dociera do wszystkich poprzez zrozumienie, poprzez serce, poprzez troskliwość. Czy jesteś tym, który będzie trzymał się władzy za wszelką cenę, nawet jak osłabnie, czy raczej wrozumiałym wilkołakiem, który będzie wiedział kiedy nadszedł jego czas. Jakie decyzje podejmiesz, to już zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Także, tak jak wspominałam, po określeniu swojego imienia, swojego wyglądu, przechodzimy do rytmów serca. Zawsze wybieramy trzy. To są takie charakterystyczne cechy. E, na przykład, przy alfie możemy wybrać agresywny, ale możemy też wybrać opiekuńczy. Może być wyrachowany, powściągliwy, może być samotny może być silny, może być potrzebny. Tego rodzaju podejrzewam, że możecie też wybrać swoje. Ważne jest, że jeżeli będziecie grać zgodnie z nimi, to będzie prowadziło do przyszłego rozwoju ścieżki wilka lub ścieżki człowieka odpowiednia. Przede wszystkim bardzo ważną rzeczą jest to, że Alfa posiada swój własny, szczególny ruch, który zawsze dostaje od początku, i jest to ruch stan watachy. To sprawia, że na początku każdej sesji alfa wykonuje sobie rzut. Jest to rzut na serce. Pozdrawiamy imaginarium i ich akcję charytatywną rzut na serce co roku. Mam wrażenie, że tu są takie easter eggi ładnie tak. pochowane. Co, co kawałek, co krok nam coś wychodzi. No i generalnie to. Wpływa na pozostałych członków watachy, czy otrzymają jakieś kary, czy jakieś plusy do ruchów, nieposłuszeństwo. A więc alfa na początku sesji określa, czy jego watacha będzie miała jakieś plusy, czy minusy, jeżeli będzie chciała mu się sprzeciwić. Ruchów do wyboru jest sporo, jest ich kilka, ale z tego co widzę, i, i, i bardzo mi się to podoba, można. Ym, Taką watachą rządzić, tak jak powiedziałam na początku, bardziej strachem i siłą, a bardziej troskliwością czy opiekuńczością. Bo mamy na przykład ruch Jesteśmy Stadem, kiedy próbujemy wykonać jakąś poruszającą przemowę i zainspirować watachę do działania zgodnie z naszym planem, co wydaje mi się być bardzo pozytywne. Albo a kto był dobrym wilkiem? <grym> czyli udzielenie emocjonalnego wsparcia, schlebienie członkowi watachy po to, żeby Wykonał coś zgodnie z naszym rozkazem, ale z drugiej strony możemy też poprosić kogoś o zrobienie czegoś dla nas, manipulując jego emocjami. Jest taki ruch, który może sobie alfa wybrać i w ten sposób czy zyska sobie szacunek, czy tylko posłuch. No, no. i oczywiście alfa może wpływać na e, tradycję, a więc może próbować obalić jakąś tradycję lub wprowadzić zupełnie nową. Tak, pod tym względem jest to postać, która bardzo odstaje od wszystkich innych. Mm. No, musi być alfa Watachy. Tu też jeszcze jest dosyć ciekawe, mówiliśmy o tym wcześniej, że kiedy tworzymy postać, właśnie wybieramy sobie taką, taką skórę, taki jak to się określa tutaj playbook, e, mamy też takie pytania, które zadajemy innym graczom przy tworzeniu naszej Postaci. Nie będziemy ich wszystkich czytać, ale jako przykład mogę powiedzieć, na przykład przy w postaci Alfy, kto został przez ciebie wygnany z Watachy i z jakiego powodu, prawda? Kto chowa do ciebie jakąś urazę, ta postać otrzymuje plus jeden więź w stosunku do ciebie. A więc już. Kreując naszą Watachę, naszą drużynę, nie jest to tylko i wyłącznie jakieś tam luźne prawda, e, 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 pomysły, które w głowie graczy się jawią, ale mamy w tych playbookach, w tych archetypach, czyli w tych skórach już zakorzenione, zakotwiczone pytania, które wprost pozwalają nam te relacje między postaciami poruszyć. Mhm. E... No i jeśli dobrze rozumiem, w momencie kiedy ten fragment zostanie rozwiązany, Czyli w jakiś sposób to napięcie, ta, ta relacja, ten, ten węzeł nam się rozluźni, możemy sobie wybrać nowe pytanie. Zakładam, że wymyślamy tak. w zależności od sytuacji. Tak. Nową druga. Utrudność. Drugi archetyp, druga skóra to szczeniak. Tak, więc skoro Alfa jest tym przywódcą, to wyobraźmy sobie z kolei kogoś, kto jest po prostu najmłodszym członkiem Watachy. Ktoś, kto całkiem niedawno miał tą swoją pierwszą przemianę, kto tak naprawdę jeszcze nie kojarzy wszystkich tych tradycji, nakazów, jak ma postępować, co wolno, czego nie wolno. E, a więc może cieszyć się taką pozycją, jakbyśmy to powiedzieli, najmłodszego dziecka w rodzinie. I tutaj. Przykładowo, też dwa, trzy takie słowa, te, te rytmy serca związane z odgrywaniem. Może być pełen energii, może być naiwny, może być niewinny czy nieostrożny, tak? Te pytania, które adresujemy innym członkom watachy, to na przykład, który z członków watachy jest Twoim idolem? Co musiałby zrobić, żeby zabić Twoje zaufanie? I już wybierając sobie taką postać, takiego gracza, otrzymujemy plus jeden więź w stosunku do takiej. Postaci. Jeśli chodzi o, o ruchy specjalne, e, e, tutaj e, szczeniak wybiera sobie aż dwa. Dosyć ciekawy jest ten jeden raz. Ten jeden raz to jest ruch, który pozwala nam na złamanie rozkazu alfy albo tradycji bez rzutu i bez konsekwencji. Bo właśnie jako ten młody, nienauczony popełniłem jakąś wielką gafę, ale. Daruje mi się, no bo nie miałem możliwości tego się dowiedzieć, prawda? Eee, inne, inne to chronione na, na, na strunach serca, siłowanie się. Eee, no Nie będziemy tego wszystkiego omawiać, zostawimy wam to do, własnego, e, do własnej lektury. E, e, natomiast e, e, przyjdziemy do następnego archetypu, tak? do następnej skóry, żebyśmy tak zarysowali, kim tak naprawdę w tym uniwersum możemy grać. A następny archetyp to silnoręki, czyli taki wilk, który jakby. Mm, chciałam powiedzieć, że najpierw działa, a potem zadaje pytania, ale czasem nawet nie ma co zadawać pytań, no jakby zależy, jak bardzo silną rękę ma ten silnoręki lub też jak ciężką łapę. A więc jest to ktoś, kto przede wszystkim wykorzystuje swoją siłę, swoje zęby, aby chronić watahę, chronić rodzinę. Aby być tym, który wykonuje rozkazy, który zawsze jest lojalny. Tylko, gdzie leży granica tej lojalności i gdzie leży granica tej przemocy, jeżeli w ogóle jakaś istnieje? Więc kiedy już określimy sobie imię i nasz wygląd, spośród rytmów serca możemy wybrać lojalność, już wspomnianą płomienność, czy pasję, wściekłość, bycie niepowstrzymanym lub dzikim. A może zgorzkniałym czy winnym? Brzmi to na bardzo mocno targany silnymi emocjami archetyp. <grym> Jeśli chodzi o pytania związane z innymi członkami Watachy, hmm, jaką najgorszą rzecz zrobiłeś dla dobra stada? Kto z członków Watachy o tym wie? Bardzo ciekawe pytanie, bo ktoś w końcu musi czasem ubrudzić sobie ręce. I czy to jesteś właśnie ty i co musiałeś tak naprawdę zrobić? Co oś poświęcić? Dlaczego czujesz się winny? Myślę, że to może być ciekawy archetyp do ogrania. Jeśli chodzi o ruchy specjalne, również wybieramy dwa na początek. Jako silnoręki, ten, który rozwiązuje problemy bez użycia słów, możemy przede wszystkim przechwycić kłopoty. A więc zgarnąć na siebie jakieś niebezpieczeństwo, które miało być skierowane w kogoś innego. Także swoją własną, wtrzastą piersią możemy bronić innych członków Watachy, którzy wpakują się w kłopoty. Możemy też próbować przekroczyć granice, zrobić coś szokującego, coś, coś dziwnego, ale co jednak jest, jest potrzebne. To daje nam jeden automatyczny sukces dominacji. Eee, możemy. Wybrać sobie ruch samotny wilk. Dzięki temu, cóż, nie możemy wydawać punktów z puli watachy, kiedy działamy na własną rękę, a, ani wydawać ich wykonując ruch nieposłuszeństwo czy rzuć wyzwanie. Więc prawdziwy samotny wilk skazany tylko i wyłącznie na siebie i swoją siłę. Mamy też serce z kamienia, kolejny easter egg dla niektórych który pozwala nam zadawać więcej obrażeń lub zrodzony w krwi, który podnosi nam atrybut zęby, najbardziej potrzebny chyba w tym, w tym archetypie. Ale nie wszystko da się załatwić pięściami i pozorami. Czasami ta wataha, kiedy wchodzi w jakieś relacje z ludźmi potrzeba, potrzebuje kogoś, kto to wszystko ogarnie. I tu pojawia nam się kolejny, kolejna skóra, kolejny archetyp, czyli ogarniacz, tak? Człowiek, który załatwia sprawy w świecie śmiertelnym. O Boże, przepraszam, przyszedł mi do, do głowy straszny suchar. Czy można powiedzieć, że jest to nasz ogar? Ogar? I to się wytnie, nie? To się wrzuci w jakiś inny film. Ja sobie niepokojącą <grym> informację o... zostawimy to. O Boże, kurze. I mów dalej. Ja się tu pośmieję na wyłączonym mikrofonie. Okej. Okay. Czyli ogarniacz przydaje nam się nie tylko kiedy brakuje nam ogarów, ale również kiedy potrzebujemy pieniędzy, informacji, coś powinno zniknąć, czegoś się powinniśmy dowiedzieć. Ta postać wtedy wchodzi, jak to mawiają, cała na biało. Rytm serca, przykładowe, znowu jakieś przymioty: bystry, łebski, pewny siebie, może być samolubny czy zuchwały. Wśród tych pytań, które zadajemy sobie przy tworzeniu postaci, Przykładowo skąd wzięła się chęć opuszczenia Watachy. Który z jej członków mógłby skłonić cię do pozostania i dlaczego. Eee, a więc mamy tu znowu wejście w te relacje między postaciami. No i z tych ruchów specjalnych, na przykład jest niech sobie pójdzie bazujący na atrybucie zęby, czyli raz na sesję można wykorzystać swoje środki, swoje kontakty, by rozwiązać jakiś problem związany z ludzkim światem. Inne ruchy to na przykład zasoby, które pozwalają nam mieć jakieś wpływy, czy choćby e, e, chłodna głowa podnosząca. To jest dosyć specyficzny ruch, bo tak naprawdę on nam bustuje charakter plus jeden, czyli zwiększa nam atrybut. I jeśli chodzi o, o ogarniacza, to byłoby na tyle. Watasze zawsze są postacie starsze, są postacie młodsze, a więc kto się może pojawić Salomej? Może się pojawić jakiś siwy wilkołak, pełen wewnętrznej mądrości, gotów, aby doradzać, aby przewodzić. Ten, który pamięta, jak Wataha wyglądała całe lata, lata, lata temu. Godna to jest. <laughs> Chciałam rzucić jakimś żartem w rodzaju kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów. To siwy, to siwy, nie? Jak, jak, jak nasi starzy chodzili do szkoły. Wichry, huragany, tak. To jest, to jest w każdym razie ten vibe. Siwy, już zupełnie poważnie mówiąc, jest to ten, który pamięta początki Watachy, pamięta, jak to wyglądało, kiedy ta Wataha się dopiero. Zaczynała tworzyć, zawiązywać. Jest to ten, który jest bardzo często byłym alfą, matką, ojcem dla Watachy i jest najczęściej szanowany przez wszystkich członków Watachy, ponieważ posiada jakieś mądrości, jakieś doświadczenia, których inni nie posiadają. Jeżeli chodzi więc o polecane rytmy serca, mamy tutaj um, takie rzeczy jak wyważony, spokojny. Mądry, doświadczony, ale może to być też rozczarowany, pokonany, poznaczony bliznami, w zależności od tego, co wam w duszy gra, jeśli chodzi o, ten, o tę skórę. Co do pytań do innych członków Watachy, mamy tutaj pytanie, które brzmi: Przeżyłeś wiele lat i wiele w życiu osiągnąłeś, miałeś czas, żeby sobie narobić wrogów. Może zdradziłeś któregoś członka Watachy? Co się stało, w jaki sposób to się odbyło? Ciekawa rzecz do odegrania, jak tutaj będzie wybrzmiewał szacunek do najstarszego z członków Watachy w obliczu, w obliczu zdrady, w obliczu jego przeszłych być może haniebnych czynów. No, i jeśli chodzi o nasze specjalne ruchy, ponownie, i chyba zawsze wybieramy dwa. Taki nasz siwy wilkołak, może być strażnikiem wiedzy, a więc powiernikiem historii, tradycji, pamięci o tych członkach, którzy odeszli lub polegli, i tak Może korzystać z ruchu bliskości natury, który pozwala rzucanie na dzikość zamiast na zęby, jeśli chce kogoś zdominować, będąc Wilkiem. Może to być ruch mądra rada. A więc plusy związane z tym, jeśli komuś ów siwy dobrze doradzi, a ten podąży za jego radą, to obydwoje otrzymują jakiegoś rodzaju dodatki. Wsparcie watachy. To sprawia, że tego, taki wilkołak może uleczyć jednego z członków watachy, nie musząc spełniać normalnych warunków wydawania punktów watachy. Że może po prostu przerobić te punkty na ilość, na jakby Zakres uzdrawiania e, rannej osoby. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, bo niewielu z tych y, członków Watachy posiada takie umiejętności uzdrawiania. Jeśli dobrze pamiętam, to jest właśnie siwy i chyba marnotrawny. A więc tylko, tylko dwa z archetypów. Mm. No i ruch. Pamiętam, kiedy sięgałeś mi do kolan. E, można rzucić wyzwanie e, tylko wtedy, kiedy chce się przejąć władzę w Watasze. W innych wypadkach taki Juwkołak zawsze może sięgać po dominację, nawet jeżeli chce próbować dominować alfę. A więc mądrość ponad tą, powiedzmy, siłą i najważniejszą władzą w Watasze. Ciekawa rzecz. No i, I w drużynie może się, że w takiej Watasze pojawić ktoś, kto jest głośny. Jest hałaśliwy w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ jest wyjcem. Wyjdzie do księżyca. A moi drodzy, to ktoś, kto jest, jakby to powiedzieć, duchowym pasterzem Watachy. Ktoś, kto jest przyjacielem, sojusznikiem Alfy. Ktoś, kto, e, jakby powiedzieć. Jednoczy ją, budzi tą wewnętrzną synergię. My tu celowo nie używaliśmy, przynajmniej staraliśmy się nie, nie odnosić się do różnych y, innych wilkołaków, ale to, żeby się chciało powiedzieć po prostu Galliard. Tak? <grym> Czy Kahalit, w zależności od którego. Właściwie chciałam powiedzieć, chyba ty. Ja, ja grałam Fursykena, nie wiem jak Ty. Kahalitem. <grym> no. czyli, czyli taki Bart drużynowy postać, która tutaj właśnie jako rytmy serca może być skory do poświęceń, inspirujący, kochający, zagadkowy, enigmatyczny czy charyzmatyczny, z tych pytań, które są na początku między relacjami, to przewidziałeś czyjąś śmierć i przepowiednia się spełniła. Kto to był, jak umarł, kto z Batachy nie może Ci tego wybaczyć? I tu otrzymujemy więź w stosunku do takiej postaci, bo również jest to postać, która jest pewnego rodzaju wieszczem. A więc tu z ruchów specjalnych, na przykład proroctwo, tak, które pozwala nam na jakieś krótkoterminowe przewidzenie, co się wydarzy. E, może być złotousty, który właśnie. E, e, Stara się przekonać członka Atachy, który postąpił zgodnie z tradycją lub ją zignorował, by właśnie przeciwnie albo być, być posłusznym, albo, albo, albo nieposłusznym. Czyli, czyli mamy tu to wspieranie i z jednej strony charyzmatyczne, i z drugiej strony ten element pewnego rodzaju e, e, widzenia, widzenia przyszłości, e, e, znania sekretów. E, I moi drodzy, dochodzimy do kolejnego archetypu. Kolejnego i chyba już, już ostatniego, ostatniego jeśli się nie mylę. Tak, a więc marnotrawny, syn marnotrawny, ten, a może córka. który. Tak się dużo mówi o feminatywach, to... prawda? Słuchaj, feminatywa. <laughs> Ale tak, ja też się staram dorzucać, tak? Ojciec, matka alfa lub też ona alfa. Więc tak, może być syn marnotrawny, może być marnotrawna córa. A więc taki wilkołak, który zdecydował się odejść z jakiegoś powodu z dowolnego w sumie powodu po prostu uznał, że Watacha to już nie jest miejsce dla niego lub też dla niej, a jednak wraca. A jednak wraca. Dlaczego wraca? Tutaj mamy też związane z tym pytanie: a mianowicie, którego członka Watachy najbardziej skrzywdziło Twoje odejście, jaki ma stosunek do Twojego powrotu. No, bo wracamy do tej samej Watachy, więc y, możemy tutaj zarówno wymyślić sobie ciekawe powody, dla, którego, dla których ją opuściliśmy, jak i komplikacje, które się pojawiają po tym, jak dołączamy do niej ponownie, może ktoś może zdradziliśmy czyjeś zaufanie, może ktoś jest rozczarowany, może ktoś bardzo się cieszy z naszego powrotu, a ktoś inny jest wściekły, że znowu będziemy umieszać. To się okaże. Co do rytmów serca, o których nie powiedziałam, Mam wrażenie, że bardzo emocjonalne rytmy serca proponuje nam ten, ta, ta skóra. Nieufny, złamane serce, kochający, rozbity, stęskniony za domem, zagubiony, ale może też żywotny albo pełen tajemnic, bo kto wie, co się działo z takim Wilkołakiem, kiedy go nie było. No, i znów dwa ruchy specjalne, które wybieramy. Serce pełne uczuć, a więc. Dominowanie jakiegoś członka watachy z wykorzystaniem tej specjalnej relacji, którą z tym członkiem watachy się ma. Jeden za wszystkich, dzięki czemu zyskujemy coś do, zyskujemy plus jeden do swojego rzutu i dodajemy plus jeden do puli watachy, ale poświęcamy swoje własne potrzeby, a więc poświęcamy się dla tej watachy. Zaległa przysługa. Skoro nie było nas tyle czasu, może ktoś z zewnątrz jest nam coś winien. Leczenie, tak, tak jak wspominałam, jest też możliwość leczenia. E, możesz być medykiem watachy. Zakładam, że dużo się można nauczyć, kiedy się opuści watachę, <grydy> kiedy trzeba być. E, kiedy jest się pozostawionym samemu sobie, i trzeba być samowystarczalnym. o e, Więc właśnie taki nasz syn marnotrawny lub marnotrawna córa jest w stanie mm, służyć watasze również jako, jako medyk. I co kruku? To chyba wszystko, jeśli chodzi o skóry. I jeśli chodzi o ruchy, których jak widzicie, jest bardzo dużo. Wszyscy mamy te pierwotne, standardowe ruchy, każdy może z nich korzystać. Oprócz tego są ruchy, które wybieramy sobie przy tworzeniu postaci, a później, kiedy ją rozwijamy, z tego co pamiętam, też możemy jakiś ruch dołożyć. W związku z czym myślę, że to jest istotne, co sobie wybierzemy na początek, ale. Nie zamyka nam tu zupełnie ścieżki do korzystania z innych ruchów, więc pamiętajcie, że w zależności od tego, jak się gra ułoży, możecie sobie później rozwinąć daną postać i wykorzystywać zupełnie nowe umiejętności. No i mamy jeszcze też te ruchy watachy. Tak, czyli które możemy wykorzystywać, jeżeli zgromadzimy dużo, naprawdę dużo punktów, punktów w atachy. Jak powiedzieliśmy, kumulujemy sobie w wyniku tak naprawdę, właśnie wcześniejszych innych indywidualnych, najczęściej ruchów. I nie będziemy Wam tego wszystkiego opisywać, ich jest dużo mniej oczywiście, ale przykładowo zmiaszczmy ich. Tak, czyli właśnie coś, co nas jednoczy w walce brońmy terytorium to w jego stylu. To są te trzy podstawowe ruchy, ale autorzy proponują nam, autorka proponuje nam w ogóle w całym podręczniku: Słuchajcie, chcecie mieć więcej ruchów? Wymyślcie je, nie bądźcie ograniczeni. To jest istota e, 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 tej mechaniki PBTA. To ona generuje nam fabułę, więc im więcej tego typu smaczków będzie, tym może lepiej, może ta, 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 ta przygoda, ta fabuła będzie się jeszcze bardziej rozwijać, bo tutaj nie narrator jest głównym dowodzącym reżyserem, scenarzystą e, i producentem. A postacie graczy, aktorów, są współtwórcami nie tylko świata, ale i całej fabuły. Sądzę, że z takim krótkim opisem godzinnym e, 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 możemy Was pozostawić, ale jak głosił kiedyś taki dosyć suchy dowcip, po co e, 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 słoń ma ogon, żeby się tak gwałtownie nie kończył, więc chociaż dodajmy od siebie jeszcze dwa, trzy zdania, co nam się spodobało w tym y, 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 podręczniku, w tym uniwersum, y, czym się on różni, tak, żeby Was zainteresować i jakimś takim krótką refleksją na, na sam koniec się podzielić. Salomej. Tak, ja mogę powiedzieć to, co mówię i piszę i, i, i o czym krzyczę i wyję do księżyca już od samego początku, czyli. Dużym, w mojej opinii, yy, dużą trudnością, jeżeli chce się zagrać w jakieś wielkołaki, jest cała masa loru i mechaniki. Znowu, nie robiąc tutaj, <grym>, już nie kreć głową, <grym>, nie robiąc tutaj jakiejś antyreklamy nikomu, bo miałam okazję w wielkołaki pograć i bardzo mi się podobało. Jednak uważam, że jest dosyć duży, tak, duży próg wejścia. <grym>, tak. Proszę bardzo, oglądającym krug właśnie prezentuje próg wejścia. I to jest tylko jeden podręcznik z bardzo wielu podręczników, które można do innych Wielkołaków kupić. Uważam, że próg wejścia w różne Wielkołaki jest wysoki. I to jest fajne i niefajne jednocześnie, bo jeżeli ktoś się tym jara, ktoś lubi ten konkretny lore, te konkretne zasady, ten konkretny świat, no to są podręczniki, które. Możecie przeczytać, możecie przechodzić przez te wszystkie cegłówki, przechodzić przez te wszystkie zasady, przez tą całą mechanikę i się tym bawić, bo przecież nikt wam nie zabroni. I to, jest, I to jest spoko. Ale jeżeli, szczególnie w tym świecie, w którym wszyscy coraz bardziej pędzimy i wszyscy mamy coraz mniej czasu, chcemy po prostu sobie usiąść, stworzyć watachę i pobiec coś rozerwać. <laughs> Żeby nie powiedzieć, się rozerwać. Tak, nadal. Mój suchar, moje słuchary są gorsze niż twoje, ten ze słoniem. Muszę, muszę go sobie gdzieś zapisać. To dowcip. Kiedyś były takie dowcipy, jak nie było memów. Naprawdę. One nawet ludzi bawiły. <głosy> najgorzej, najgorzej. <głosy> tak czy siak, to, co próbuję powiedzieć, ale jestem cały czas nie rozpraszana. Tu nie ma ogromnych ilości rzeczy do przeczytania. Nie ma tutaj długaśnego loru, który musimy, przez który musimy się przegryźć, a potem i tak gracze będą na nas patrzeć wilkiem. Notabene, e, że, czegoś, <grybujesz> że czegoś nie ogarnęliśmy. E, nie ma tutaj ogromnej, skomplikowanej mechaniki, tysiąca umiejętności, e, e, cudów na kiju. Po prostu siadamy, robimy to wszystko razem, przygotowujemy się razem. E, musimy konkretnie określić swoją własną postać, to, co będzie potrafiła zrobić, w czym będzie najlepsza, to, jakie relacje ją łączą z innymi, wymyślamy sobie kawałek świata i jedziemy. I dla mnie to jest główny, e, główny plus i dlatego właśnie od początku podobała mi się idea e, Byte Marksów i bardzo się ucieszyłam, jak się okazało, że Imaginarium zabrało się za tłumaczenie. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. Znaczy, już wiem, że kręcisz głową, jak mówię o. Nie, nie, jak narzekam na mechanikę, nie, ale. Nie, 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 nie. Znaczy tak, no, sądzę, że nie jest to jakąś ta wielką tajemnicą, że ja jestem starym wodziarzem i to różnych jego odsłon, i, i kocham takie, takie bardzo lorowe, głębokie rzeczy. Co nie, znaczy, się, tak. co nie znaczy, że Byte Marks od razu z tego względu jest deprecjonowany, nic bardziej błędnego. To jest zupełnie inny wilkołak. Tutaj mamy nastawienie na rozgrywanie tego, co dzieje się w środku atachy. I też żebyście mi od razu nie, nie złapali w jakiejś antytezie, że to w tym innych wilkołakach o to nie chodzi, tylko liczą się inne rzeczy. Wszystko zależy tak naprawdę od narratorii, od graczy, jak pociągniemy fabułę i pod tym względem ja na przykład miałbym wielką ochotę wziąć moich starych graczy, różnych wilkołaczych właśnie od Apokalipsy czy od Forsaken'a i poprowadzić im ByteMarksy w tym uniwersum. Tak? Użyć bite Marksy jako nakładkę na tamten system. Na przykład, jak sobie dzisiaj żartowaliśmy, że możemy poprowadzić w Ktulu, czy w jakimś science fiction, w Obcym i tak dalej. Czemu nie? możemy to zrobić, bo to jest zaleta bitmarków, że ten system bitmarków Ataha on pozwala nam na niski próg wejścia z jednej strony, jeżeli chodzi o lore świata i mechanikę, z drugiej strony, uważam i tutaj chciałbym, żebyś Gaba poprawiła mnie lub wręcz odwrotnie zrugała, bo mi się wydaje, że on ma dużo próg wejścia właśnie tego emocjonalnego. Nie tylko Umiejętność grania w PBTA wymaga umiejętności operowania tymi akcjami, ale z drugiej strony, mhm. no jeżeli mamy gracza, który jest introwertykiem, gracza, graczkę, która, który ma problemy z właśnie omawianiem pewnych relacji, to nie wiem, czym się w tym systemie odnajdzie, tak? Ja już tu nie mówię o tym, że ktoś jest na, na, na jakiś dungeon, Crawl napalony. No to wiadomo, że to jest jedno z drugim, zupełnie już nie ma nic wspólnego. Ale wydaje mi się, że tu mimo wszystko trzeba dojrzałych graczy, żeby wycisnąć w pełni możliwości, które ten system mi proponuje. Jak Ty byś się do tego odniosła? Hmm. Mam wrażenie, że każdy system ma jakąś swoją zakładaną grupę odbiorców. I tutaj. Takimi osobami, które będą się najlepiej przy tym bawić, będą zarówno te osoby, które lubią ogólnie wilkołaki, które lubią jakieś światotworzenie, które lubią mieć dużo uh, właśnie władzy nad tym światem, w którym, nad, nad całym settingiem w swoich rękach, uh, ale też osoby, które się dobrze czują w rozgrywaniu jakiegoś rodzaju dram. Jak tak teraz sobie o tym myślę, szczególnie jak um, przerabialiśmy kolejne skóry, mam wrażenie, że jest też miejsce na to, żeby zagrać sesję bardziej nastawioną, właśnie na walkę, na rozszarpywanie, na taką, w której emocji i tych relacji będzie mniej, ale masz rację, że jeżeli przyjrzymy się i skórom, i ruchom, mnóstwo rzeczy jest tutaj związanych z emocjami. Nawet jeżeli chodzi o nakłonienie kogoś do zrobienia czegoś. To to są często bardzo emocjonalne decyzje, więc trochę się z Tobą zgadzam, ale trochę też wydaje mi się, że to po prostu jest kwestia tego, na co się umówimy i, mm, i jakie jest nasze nastawienie do takiej rozgrywki. Więc stawiam, że każdy może spróbować, ale faktycznie ten system daje nam dużo narzędzi do tego, żebyśmy grali na emocjach. Zresztą jeden z głównych punktów, który tutaj był opisany jako pomoc dla mistrzyni gry, to jest ma boleć. Ma boleć. Ma boleć. On mnie tutaj tak trochę, taka mi się zapaliła lampka, że ja nie jestem pewna, czy, czy ja ma zawsze boleć. chcę, żeby mnie na sesji bolało. Nie? Ale z drugiej strony, jak się spojrzy na pozostałe punkty, to to się wszystko właśnie spina w jedną całość, że tworzymy, Tworzymy watachę, tworzymy silną strukturę, która jest silnie pozazębiana ze sobą, ale jednocześnie przez te ścisłe relacje i wspólne e, przeżycia, zarówno dobre, jak i złe, daje to bardzo duże pole do tego, żeby te rzeczy się po prostu zaczęły sypać, żeby te napięcia były ogromne i żeby nas jako postaci faktycznie bolało. Nie jako graczy, jako postaci. Okay. tak trochę się z Tobą zgadzam, a trochę, trochę mam takie wrażenie, że po prostu da się dużo dostosować. No ale jeżeli ktoś nie lubi w ogóle grać na emocjach, no to to nie jest do końca gra tak, tak. dla niego. Nie? Jeżeli w ogóle totalnie tego nie chcemy, chcemy czegoś zupełnie innego, to podejrzewam, że prościej byłoby sięgnąć po inny system, który opiera się, który ten ciężar kładzie na czymś innym. Natomiast do przeczytania, do, dla mistrza gry do poprowadzenia, mistrza który zwłaszcza już prowadził coś PBTA, jest to system miły, przyjemny. Dla graczy też wystarczy jedno popołudnie, żeby rzucić okiem na te playbooki. Nie wymaga to czytania 5 dni z rzędu opasłego Tomiszcza. To są na pewno wielkie zalety. I ja powiem szczerze, że naprawdę trzymam kciuki za to, żeby jak najwięcej progów się ufundowało. Z przyjemnością w to bym zagrał. Z przyjemnością bym to poprowadził. Tutaj, komentujący, dajcie znać: Może byście chcieli nas kiedyś zobaczyć w jakiejś, chcę jak powiedzieć, akcji, ale z czymś, co będzie związane. Uwielbiamy Easteregii tak samo pakować jak, jak, jak tłumacze Marksów. Zawsze, eee. zawsze się dobrze bawimy na każdym wspólnym nagraniu i streamie. Tak. Więc e, w jakiej konwencji byście chcieli, krótko mówiąc, zobaczyć? Bite marksy? Czy podoba wam się to? Czekamy na wasze komentarze. A na razie dziękujemy serdecznie za spędzone z nami półtorej godziny. No i co? Tak jest. Au. Ja już wyłam. Ja już wyłam na tym nagraniu. zrobię to jeszcze raz. Auu. Tak, jak Aż prawdziwa Madara. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że zobaczycie nas jeszcze w tym tandemie. Nie jeden system omawiających. Pa. Tak jest. Do zobaczenia.